Dzień dobry, Dawid Kanik z tej strony, witam was moi drodzy bardzo serdecznie, witam wszystkich, którzy dotarli tutaj z otchłani YouTube'a, aby obejrzeć ten filmik. Witam was bardzo serdecznie na moim nowo powstałym, tak można powiedzieć, kanale i zapraszam was bardzo serdecznie do oglądania moich przygód z pszczelarstwem. Pszczelarstwem, którym zajmuję się już od 4 lat, to znaczy będzie to mój 4. sezon. Być może nie jest to jakiś długi okres czasu, ale zdecydowanie ten czas wystarczył, aby dotarło do mnie, że pszczoły to jest moja wielka pasja i planuję w to iść. Planuję w to iść jak dzik w żołędzie, czy jakoś tak się mówi. Więc po prostu zapraszam do oglądania tych przygód. Będzie to kanał, w którym zostaną pokazane prawdziwe rzeczy, czyli mam tutaj na myśli, nie będzie na przykład pokazywania tylko rodzin po zimie na 9 ramek, gdzie przed chwilą część zawęziłem do na przykład 4, żeby były bardzo ciasno. Będę pokazywał prawdę, będę pokazywał swoje błędy, bo uważam, że to jest bardzo ważne, żeby kolejni, którzy będą zaczynać, mogli ich unikać. Więc jeszcze raz bardzo serdecznie zapraszam. Już w następnym odcinku na kanale właśnie opowiem o swoich błędach, o moich doświadczeniach z 4 lat i o tym, co gdybym zaczynał jeszcze raz w tym momencie, co mógłbym zrobić lepiej. Mam nadzieję, że ktoś chociaż będzie wyciągał z tego jakąś wartość. I tyle. Ja biorę się do takich przedwiosennych prac, wymiana dennic. Nie zamierzam tego pokazywać, bo myślę, że każdy pszczelarz wie, o co chodzi w wymianie dennic. Zawężę jeszcze resztę gniazd. Dołożę zatwory, posprawdzam zapasy pokarmu i zamierzam jeszcze poobserwować, jak pszczoły targają pyłek z leszczyny, bo to jest niesamowite. To jest chyba jeden z lepszych dni w roku, kiedy pszczoły tak ruszają z rozwojem, kiedy targają ten pierwszy pyłek. No niesamowite widoki, pszczelarze wiedzą, o czym mówię. I co? Zabieram się do roboty i zobaczcie, w jakich rejonach znajduje się pasieka. Mam na myśli miejsce, okolice Bielska Białej. A więc ja już skończyłem. Myślę, że znowu przez jakiś czas w ogóle nie będzie zaglądane do uli. Zwęziłem tylko gniazda, wymieniłem dennice na tyle, ile mogłem sobie pozwolić. Gdyż zależy to od tego, ile miałem wolnych dennic. Resztę zdezynfekuję dzisiaj i ogarnę jutro. Nie ruszałem tam za wiele, pokarmu jest dość. Pyłek jest świeży, bo od wtorku, czyli jak odcinek jest publikowany, to mamy czwartek. Od wtorku targają pyłek z leszczyny, więc zrobią sobie zapasy. Myślę, że fajnie im to zrobi na wiosnę. Odkąd mam pszczoły, powiem szczerze, pierwszy raz widzę, jak pszczoły targają pyłek z leszczyny. Jakoś wcześniej nigdy pogoda na to nie pozwalała. Idę właśnie sobie jeszcze pospacerować, zobaczyć, z których drzew to noszą i do następnego razu, trzymajcie się, cześć. Na koniec jeszcze dodam, że zima to jest chyba taki okres, który pozwala nam docenić to, czym się zajmujemy, czyli naszą pasję, pszczelarstwo. Cześć!